Dzień dobry. Jest 7 stycznia, kiedy nagrywamy ten podcast. Właśnie co Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji za grudzień 2021 roku. Inflacja wyniosła 8,6%, jest najwyższa od 21 lat, także bijemy kolejne rekordy. Ja nazywam się Sławomir Dudek, jestem głównym ekonomistą Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. W tym specjalnym odcinku naszych podcastów, Odkrywając Wolność, chciałbym wyjaśnić wszystkim w dosyć przystępny sposób kłamstwa, błędy i manipulacje decydentów w zakresie narracji, wyjaśniania procesów inflacyjnych, które zachodzą obecnie w Polsce. Inflacja przecież w tej chwili jest tematem numer jeden. Dyskutują o niej wszyscy ekonomiści, politycy, dziennikarze. Również pojawia się przy naszych stołach. Niestety pojawiło się tyle kłamstw, tyle manipulacji i przeinaczeń, i mam nadzieję, że uda to się wszystko podsumować w jednym odcinku. Ale zacznę od wyjaśnienia, czym jest inflacja, bo inflacja to jest wzrost. Cen, czyli jeżeli chleb drożeje nam z dwóch złotych do trzech złotych, no to mamy procentową zmianę, zmianę cen i to się nazywa inflacją. Ale jeżeli rośnie cena wybranego dobra albo kilku dóbr, to, to to nie jest jeszcze taka powszechna inflacja w kraju. Powszechna inflacja jest wtedy, kiedy rosną wszystkie ceny. I również wynagrodzenia i z tym mamy do czynienia obecnie w Polsce ponieważ w zasadzie wszystkie kategorie, pokazuje jej Główny Urząd Statystyczny kilkadziesiąt, ceny rosną. 90% cen jest wyższych niż 2,5%, czyli taki normalny wzrost cen, akceptowalny, bo inflacja nie powinna wynosić zero, zawsze jest akceptowalny poziom wzrostu, wzrostu cen i jest to cel inflacyjny Narodowego Banku Centralnego, ale ponad 90% kategorii rośnie szybciej, Niż 2,5%. A w zasadzie tylko jedna kategoria w ostatnim odczycie inflacji zmalała, jest to mięso wieprzowe. Ponadto ponad połowa Różnych rodzajów cen rośnie szybciej niż średni koszyk, niż ta średnia inflacja, o której wszyscy mówimy. Ona wyniosła obecnie 8,6%, ale wiele cen rośnie po 50, 60, 70% i tak naprawdę każdy z konsumentów ma troszeczkę inny koszyk. Ta inflacja 8,6% za grudzień oznacza, że najprawdopodobniej jesteśmy w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o inflację w Unii Europejskiej. Według danych OECD, to spośród większości gospodarek, bo OECD zbiera dane dla, dla większości gospodarek światowych, no to jesteśmy w pierwszej szóstce, siódemce. Ale przed nami takie kraje jak Argentyna, czy Turcja, gdzie tak naprawdę mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym i naprawdę bardzo wysoką inflacją, która sięga kilkudziesięciu procent. Pierwsze kłamstwo, które pojawia się w debacie publicznej, może nie tyle co w debacie publicznej, ale w wyjaśnieniach, w narracji, kłamliwej narracji rządu, to jest to, że inflacja w Polsce jest głównie wynikiem tego, że mamy że mamy zerwane łańcuchy dostaw, że są zamknięte porty w Chinach i że to wszystko zakłóciło na tyle gospodarkę, że rośnie inflacja. Oczywiście ten czynnik w pewnej części wpływa na inflację, ale na pewno nie jest to główny. I tu pierwszym dowodem, który o tym świadczy, jest to, że w Polsce inflacja była już na bardzo wysokim poziomie przed kryzysem, bo w marcu 2020 roku, w lutym 2020 roku, a przypomnę, że COVID Przyszedł do nas. Pierwszy przypadek stwierdzono dopiero, dopiero w marcu, a restrykcje nałożone na gospodarkę jeszcze nie objęły marca i gdzieś kumulowały się w kolejnych miesiącach. To inflacja w Polsce już wynosiła prawie 5% i wielu ekonomistów, w tym ekonomiści foru i ja sygnalizowaliśmy, że, że, że jest problem, że inflacja jest za duża i że to może powodować problemy w gospodarce. Ponadto polska inflacja jest, no jest jedną z najwyższych na świecie. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to w zasadzie przez wiele miesięcy tych dwóch ostatnich lat od początku COVID-u byliśmy na pierwszym miejscu co najwyżej jesteśmy na podium, może na czwartym miejscu. Tak jak mówię, w grudniu jesteśmy najprawdopodobniej na, 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 na trzecim miejscu, ale ta inflacja w Polsce na przykład rośnie dużo szybciej niż w krajach strefy euro, niż w Niemczech, niż w Grecji nawet. Tam też przecież jest Te kraje też cierpią z zerwanych łańcuchów dostaw, i to jest drugi dowód, że korupcja nie jest głównym czynnikiem. Jest, jest pewnego rodzaju. Drugie kłamstwo, które pojawia się w narracji, to jest to, że, że główną przyczyną, i to, i to kłamstwo powtarza premier i również prezes Narodowego Banku, że inflacja jest głównie spowodowana przez ceny paliw, ceny gazu. Ceny energii elektrycznej. Oczywiście, za gaz winowajcą jest Putin i rurociągi, a za ceny energii polityka klimatyczna Unii Europejskiej, konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2. I to jest, to jest kłamstwo, to jest nadużycie. Prostym dowodem tego, że tak nie jest, jest tak inflacja bazowa. Może wyjaśnię, co to jest. W koszyku inflacyjnym każdego konsumenta mamy wydatki na żywność, mamy wydatki na jakieś usługi, na usługi turystyczne, na usługi sportowe, na fryzjera, mamy też wydatki na zakup paliwa, mamy też wydatki związane z utrzymaniem domu, czyli energię elektryczną, gaz, ale mamy też wydatki na odzież, na, na korepetycje. To jest tak naprawdę inflacja, pokazuje nam, ile nasz koszyk takich miesięcznych wydatków na wszystkie nasze potrzeby, towary i usługi o ile drożeje. Także w tym koszyku mamy naprawdę bardzo dużo dóbr i właśnie żeby wyeliminować zmienność tych cen gazu, energii elektrycznej, paliw, bo rzeczywiście te ceny zależą od tego, co się dzieje na giełdach światowych i są w dużym zakresie poza kontrolą tutaj władz. Władz lokalnych, choć nie jest tak, że w ogóle władze, władze lokalne, czyli decydenci tutaj w kraju o tym nie decydują. I właśnie, jeżeli wy, wyłączymy te, te ceny, na które zwala rząd, że one decydują o inflacji, to wtedy się mówi o takim koszyku bazowym, o inflacji bazowej i ta inflacja od grudnia 2019 roku, ja tu specjalnie liczę przez okres. COVID Czyli zmiany tej sytuacji, czyli w ciągu już 24 miesięcy, w ciągu dwóch lat ta inflacja bazowa, czyli po wyczyszczeniu tych cen, na które zwala całą winę rząd i prezes Glapiński, ten koszyk zdrożał w Polsce o prawie 11% w ciągu tych dwóch lat, czyli już dwucyfrowo. O tyle musimy wydawać więcej na te wszystkie inne dobra, podczas gdy w strefie euro. Czyli na przykład Niemcy, Francja, Irlandia, te kraje, które dysponują walutą euro, ta inflacja tego koszyka bazowego wyniosła 2,9%, czyli poniżej 3%. Czyli widzimy, że ponad trzykrotnie wzrost ten skumulowany tych cen bazowych, bazowego koszyka jest szybszy niż, niż, niż w innych krajach. I z czego ta różnica? No, na tą różnicę na pewno nie wpływa gaz, nie wpływa Putin, nie wpływa emisja CO2 i to wszystko, na co zwala rząd. Ona zależy właśnie od czynników krajowych. A wśród czynników krajowych, źródłem inflacji jest po pierwsze polityka rządu nakierowana na pompowanie, ale to takie pompowanie ekstremalne konsumpcji. I wydatków, transferów socjalnych, wiemy, ile tego było w ostatnim okresie 500 plus, 13, 14. Mieliśmy wybory i za każdym razem były rozdawane prezenty, ale te prezenty niestety nie miały pokrycia w trwałych dochodach w budżecie, jak i również były ponad możliwości naszej gospodarki. No, nasza gospodarka nie była w stanie dostarczyć tylu produktów, żeby zaspokoić to, to, to rozsypywanie gotówki yy, przez yy, rząd. Dodatkowo Narodowy Bank Polski drukował pieniądze, czyli skupował obligacje, czy też kreował sztuczny zysk, który przekazywał i zasilał rząd. Czyli to drukowanie pieniądza powodowało, że pieniądza jest więcej niż gospodarka wytwarza, i to wszystko powodowało właśnie inflację. Dodatkowo płaca minimalna w ciągu ostatnich kilku lat. Ponad normatywnie wzrosła, zupełnie nie zważając na to, że mieliśmy kryzys, spłaca minimalna wzrosła prawie-30% 30 w ciągu kilku ostatnich lat to też mocno przyczyniło się do inflacji. No, Także powtarzam, różnicy pomiędzy wzrostem cen bazowych w ciągu tych kilkunastu miesięcy, o, o prawie 11% versus ceny wzrost cen bazowych w strefie euro nie można wyjaśnić. Zrzucaniem na CO2. Drugim dowodem, że to jest kłamstwo, jest również to, że tak jak mówiłem, w pierwszym kwartale roku 2020, czyli przed COVID, to, to, to przy okazji wyjaśnienia, że czynnikiem jest COVID, ceny ropy na rynkach światowych oscylowały wokół 30-40 dolarów. Tak? Teraz mamy wahania do 80 i więcej, teraz 70 dolarów, czyli ceny ropy były niskie, ale w Polsce inflacja wynosiła prawie 5%. Ceny tych uprawnień do emisji CO2 również kosztowały jedną trzecią, co teraz, a inflacja też była w okolicach 5%. Także to nie jest prawda, że głównym czynnikiem są ceny energii, ceny gazu. To jest, można powiedzieć, tak jak mieliśmy do czynienia z kłamstwem vat z kłamstwem dotyczącym tego, że luka VAT finansuje wszystko, to tutaj mamy do czynienia z kłamstwem. Inflacyjnym, i przy okazji jeszcze tego kłamstwa, chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że rząd nic nie może zrobić, ponieważ rząd może dokonać transformacji energetycznej i robić inwestycje w tym celu, żebyśmy potrzebowali mniej tych świadectw, kupowania świadectw do emisji CO2. Chciałbym przypomnieć, że dochody ze sprzedaży tych uprawnień do emisji. One nie zasilają kasy Unii Europejskiej, one zasilają budżet premiera Morawieckiego. I w ciągu kilku ostatnich lat budżet właśnie sprzedawał te uprawnienia polskim firmom, polskim elektrowniom, zarobił na sprzedaży tych uprawnień ponad 60 miliardów złotych. I, I pytanie pozostaje, czy te 60 miliardów na co zostało wydane? No niestety zostało przejedzone na te transfery. Socjalne, na rozdawnictwo, które pompowało inflację, zamiast wykorzystania tych pieniędzy na przykład na jeszcze silniejszy program fotowoltaiczny. No bo najtańszą energią jest energia, która nie emituje CO2 i która w zasadzie może być niemal bez kosztów, bo w przypadku fotowoltaiki mamy duże koszty początkowe. Ale w zasadzie potem możemy mieć bardzo tanią energię. I chciałbym przypomnieć, że rząd na programy fotowoltaiczne przeznacza około pół miliarda złotych rocznie. Także moglibyśmy sobie 120, za te 60 miliardów, 120 programów fotowoltaicznych sfinansować. Już nie mówię, ile moglibyśmy wymienić, dofinansować nawet w 100% wymianę pieców, kopciuchów na, na jakieś inne. Czy, czy rząd za te pieniądze przyczynił się do nie wiem zwiększenia magazynów gazu czy jakiekolwiek inwestycje poczynił z tego się rząd nie rozliczył to jest naprawdę dużo środków które mogły w dużym stopniu ograniczyć wpływ pakietu klimatycznego który jako członek Unii Europejskiej musimy realizować czy też wahania cen paliw czy też ceny gazu na świecie także to jest Kłamstwo plus poważne błędy w polityce rządu. Kolejnym kłamstwem, które przejawia się w retoryce i narracji decydentów, jest to, że inflacja nie jest groźna, no bo przecież rosną wynagrodzenia. To jest absurdalna teza, bo po pierwsze mamy do czynienia z czymś takim jak spirala płacowo-cenowa czyli tak naprawdę inflacja napędza wynagrodzenia. No, bo przecież pojawiają się żądania pracowników, że chcą większych wynagrodzeń, no bo ich codzienne życie jest coraz droższe. Mamy rynek w tej chwili pracownika, bo jesteśmy w kryzysie demograficznym. Na rynku pracy brakuje pracowników, wykwalifikowanych pracowników. W ogóle, w ogóle, bardzo trudno jest zdobyć pracownika, stąd te żądania płacowe firmy muszą spełniać. No, ale przecież wynagrodzenia są. Jednym bardzo ważnym elementem kosztów firm. No to jak rosną koszty firm, a dodatkowo rosną liczne podatki nakładane przez rząd, mamy podatek od spółek komandytowych, mamy liczne wzrosty akcyzy. Polski Ład to jest wzrost podatków. No to co robią firmy? No, firmy muszą podnieść ceny w tej sytuacji, no i uruchamia się taka spirala płacowo-cenowa. No i tak naprawdę to wręcz jest problem, że płace zaczęły też bardzo wysoko rosnąć. Oczywiście, dla części pracowników, wzrost wynagrodzeń jest wyższy dla inflacji, ale pamiętajmy, to co pokazuje Główny Urząd Statystyczny, to jest średnie wynagrodzenie, czyli jeżeli teraz średni wzrost wynagrodzeń to jest 8-9%, no to to jest średnio. Jeden pracownik ma minus 5, czyli ma obniżkę wynagrodzenia, a tak często dzieje się w branżach, które zostały dotknięte przez COVID, czyli te branże spotkań i wydarzeń, Branże siłowni, branże te, które rzeczywiście miały problemy w czasie i były zamknięte w czasie COVID-u, no a inny może mieć wzrost 15% być może nawet w administracji publicznej, no i średnio wychodzi 9%. Czyli część zyskuje, część, część traci, ale to nie jest zdrowe. Chciałbym podać Turcję. Turcja to w tej chwili jest przykład kraju, który bardzo idzie w kierunku bankructwa i zmierza na górę lodową. No tam rzeczywiście inflacja jest kilkanaście, kilkadziesiąt procent, a wynagrodzenia też są kilkadziesiąt procent i są nawet w niektórych sektorach nieco wyższe na inflację. No to, że są lekko wyższe wynagrodzenia od inflacji, ale inflacja jest bardzo wysoka, to jest bardzo, bardzo złe. Dla gospodarki, i to wyjaśnienie też jest kłamliwe. Ponadto, co pokazuje już w swoich analizach Narodowy Bank Polski, problemem jest to, że wynagrodzenia w Polsce rosną szybciej niż tak zwana wydajność pracy, czyli to, ile pracownicy mogą wytworzyć. Czyli, nie wiem, w piekarni. Piekarz musi podnieść wynagrodzenie pracownika powiedzmy dwukrotnie, ale on wcale nie wytwarza więcej bochenków chleba. Może trochę więcej, ale, ale nie dwukrotnie. To oznacza, że średnio ten wkład wynagrodzenia w wytworzenie produktów jest coraz większy i to właśnie zmusza do, do wzrostu cen. Kolejnym kłamstwem i pewnego rodzaju naciąganiem rządu jest to, że Musimy mieć inflację, bo ratowaliśmy gospodarkę w czasie COVID Gdyby nie inflacja, to by była wysoka stopa bezrobocia. Po pierwsze, to ta, taka zasada, że jest relacja wymienna, czyli wyższa inflacja, ale niższe bezrobocie, no to w ekonomii jest nazywane krzywą Philipsa taką prawidłowością. Niestety, ta prawidłowość ona została wynaleziona w latach 70., ale została obalona. Z Kretesem wielu ekonomistów ją obaliło i rzeczywistość lat 70. i 80., a szczególnie ten krytycznie i udowodniła błędy w takim podejściu, były prace Miltona Friedmana, noblisty, który de facto za kierunek badań i obalenie tej relacji, można powiedzieć, dostał Nagrodę Nobla. Także to dziwi, że rząd i ekonomiści rządowi przytaczają to, bo, bo, bo ta teoria została z Kretesem obalona, ale ponadto wystarczy spojrzeć na dane. W Niemczech stopa bezrobocia wcale nie jest, nie odbiega od tej stopy bezrobocia w Polsce, a inflacja jest umiarkowana i przez długi okres była nawet deflacja. To samo dotyczy Holandii i wielu krajów. Także ktoś sobie wybrał pewną relację i mówi, że bezrobocie byłoby niższe. Ponadto bezrobocie, to, że bezrobocie jest niskie, to też wynika z kryzysu demograficznego. W Polsce jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem. Z naszego struktury demograficznej w niebotycznym tempie ubywa osób w wieku produkcyjnym. Jest to wynik po pierwsze procesów demograficznych, ale po drugie jest to też wynikiem tego, że rząd skrócił wiek emerytalny i, i, i pracownicy, którzy mogli być jeszcze aktywni, przeszli na emeryturę. Gdyby nie migracja z Ukrainy, z Białorusi, to naprawdę mielibyśmy problemy, ale tak naprawdę niskie bezrobocie to nie jest wynik. Po części jest wynik jakby ratowania gospodarki, ale w dużej części raczej pokazuje właśnie problemy demograficzne. Właśnie te niskie bezrobocie przy tej przyspieszonej inflacji to wręcz jest czynnik, który będzie dokładał się do inflacji, bo ta spirala płacowo. Cenowa w Polsce ma okazję rozwijać się bardzo szybko z tego tytułu. Także to jest kolejne kłamstwo i manipulacja w wyjaśnianiu inflacji. Tych kłamstw, manipulacji i błędów w polityce gospodarczej naprawdę jest bardzo dużo. Chciałem jeszcze właśnie opowiedzieć o tarczy antyinflacyjnej, czy ona jest dobra czy zła, ale to, to już w kolejnym odcinku, w którym rozszerzymy o te inne aspekty, chciałbym też dotknąć polityki informacyjnej rządu czy NBP. Chciałbym też pokazać, jakie są różnice między Polską a innymi krajami, gdzie też jest wysoka inflacja, bo nie możemy naśladować Stanów Zjednoczonych. Nie możemy też usprawiedliwiać bieżącej sytuacji, że w Estonii czy na Litwie też jest wysoka. Te gospodarki są zupełnie inne od Polski, po pierwsze są w strefie euro. Wkrótce na kanale Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju ukaże się kolejny odcinek tego nagrania. Serdecznie zachęcam do obserwowania naszego podcastu na, na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast. Do usłyszenia.